Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w naszej osadzie w grze Stranded Alien Dawn. No i może w końcu dotrzemy do tych robotów, ale pewnie nie dzisiaj, żeby sobie jakieś drony czy różne rzeczy zrobić. Na razie dużo mamy spraw tutaj poogarnianych. Dobra, Carter jest leczony. Te roboty to są takim bardziej uprzykrzeniem niż powiedzmy czymś, co nam bardzo przeszkadza. Worek treningowy już jest. Wiem co ja miałem robić. Suszone mięso. Mamy suszone mięso. Mieliśmy spróbować oswoić jakiegoś piesiorka. Co to jest? Mała latająca jaszczurka. Możecie do obserwacji sobie wziąć. Tu możecie oswajać. Tylko kto ma jakieś największe możliwości oswajania? Zaraz zobaczymy. Ty nie żyjesz? Nie żyjesz. Dobra, poćwiartuj. Rita, gotujesz, tak? Ale żarcia mamy... Mamy trochę. Weź tu na razie, zajmij się ćwiartowaniem. Natomiast kto miał największe umiejętności oswajania? Hoduj to nie. Szukaj kop, sortuj, użyj, które to było? Polowanie? To nie. Hodowanie? Największe ma Rita. No to akurat Rita miałaś nie ćwiartować. Dobra, to ty, przepraszam cię bardzo, ale zmiana rozkazów. Idziesz boksera oswoić. A Ember Henry może zamiast ścinać ten, może się zająć tu ćwiartowaniem Ulfena. Kurczę, za chwilę się wam rozwalą te narzędzia. Różne rzeczy. Czy ktoś w ogóle... Osiągnięto limit. Trampki mamy, koszula mamy, spodnie tylko jeszcze szyjemy. Za mało zasobów. To tak, trampki, koszule mamy, tylko spodnie, nakrycia głowy, górne okrycie ciała, kurtka, płaszcz, tolerancja ciepła, zimna, 8 stopni, 4 stopnie, futrzany płaszcz, skóra. Ciepły płaszcz to jest 40 materiałów i skóry, a futrzany płaszcz, bo futrzany jest z tych. Weźcie 4 płaszcze. Zróbcie 4 płaszcze. Oswajaj boksera! Żeby cię nie pogryzł! No, dużo masz tego? Jest! Jaj! Oswój psa! No dobra, zadowolenie, zmartwienia brak, przyjemności udomowione, w dobrym zdrowiu. Co możemy tutaj z tobą zrobić? Sławna rasa psów. Psy dobrze przystosowały się do życia na tej planecie. Bokser. No to dobrze. Niech będzie bokser. Zadowolenie. Mięsożerca. Rezultat ćwiartowania to nie, ale co on je? Na 5 poziomie tresury można zwerbować i sterować nim w walce. Tresuj. Zezwól rozbitką na tresowanie tego zwierzęta. Zmień nazwę. A co to jest prowadź? Nie, lecz baw się, można się bawić, zwerbowani są, ale czy on, co on może jeść, kurczę? Zakładam, że mięso będzie jadł. Dobra, przemoczenie. A mamy jeszcze jakiegoś innego psa, bo żeby dwa psy na przykład mieć? Bo był jeszcze jeden taki w innego koloru, trochę, wyżeł czy coś. Wydaje mi się, tylko żeby on gdzieś tam nie poszedł za daleko. A możesz go przyprowadzić tu, do osady.
tu bym chciał, żebyście go wzięli. Natomiast budynki, meble... Budynki... Nie. Schowki, nie. Zwierzęta. Miejsce. No zakładam, że on będzie jadł po prostu jakieś mięso, nie? Dobra, to on będzie się tutaj, na przykład w tym budynku, skitrany. W sumie tutaj, gdzie jest ten kominek, to by pasowało, żeby miał swoją kanciapę, no ale jest duże, a tutaj się zmieści, dobra. Gdzie gęsty dym? Aha, to wyprawa. Skór nam tylko brakuje. No właśnie, skór jest mało, więc... Sorry, Ulfeny. Ember osiągnęła poziom intelektu 6 aż. Mięsa to mamy aż za dużo, ale mamy tych suszarek od groma jeszcze trochę. Jaka migracja zwierząt? Tymczasowo. A no są. Tutaj aż? Ojej. Będzie co polować. Będzie na co polować. Uderzasz w worek. Jeszcze wiesz co, zanim będziesz ten, poluj Ulfena. Natomiast gdzie ty ubiłaś tamtego, kurde, gościa? Tu jest. Carter. Carter, ciebie poprosimy o poćwiartowanie. Ten będzie przynajmniej blisko ubity. Dobra. Henry już śpi, Ember. To jakżeś już tu poćwiartuj, to weź od razu jak jesteś tu poćwiartuj. I możesz iść spać. Bo chciałem ten balon zrobić jak najszybciej. Żarcie macie? Macie. Zupa jarzynowa. A to nie jest tak, że wam brakuje gdzieś tu miejsca? Chyba nie. Ale na wszelki wypadek, wiecie co, ja bym jeszcze... Chociaż nie, bo za chwilę będziemy mieć... Zrobimy pewnie jakieś, nie wiem, półki. Skopiuj ograniczenia. Wklej ograniczenia. No wiem, że utracono plony, no bo nikt nie zbiera plonów. Zbierz plon. A nie, no jest włączone. To macie włączone zbieranie plonów. Dobra, tu już mamy wszystko. Tam żeście jeszcze nawet nie pociachali tych. Gdzie za mało miejsca? A, użyliśmy tyle drewna na trzaskali teraz, że tu już nie ma gdzie tego składować. Skopiuj ograniczenia, wklej ograniczenia. Dobra, zbadano handel. Czyli możemy zrobić kapsułę handlową. O kurde, paliwa ile trzeba? Dwa rdzenie procesorów, których nie mamy ani jednego. Kurka. Mamy jeszcze coś w kolejce? Mamy. No to kapsuły nie zrobimy tak łatwo. Może znajdziemy je na tych wyprawach gdzieś.
szablony utracono, ale tego jest i tak dużo w okolicy, więc no może nie tak dużo, ale trochę jest. Tutaj suszycie surowe. Surowy dymkowiec. Tu się też suszy. A, dobra, jest używane. Bardzo dobrze. Rudy metali są robione. Na razie nie mamy potrzeby. Zbadano panele słoneczne. No właśnie. Bo tu żeście już zrobili to coś. Ale kurde, fajna hawira. To teraz zróbmy prąd. Panel słoneczny. Zwierzęta. Nie zwierzęta, budynki. Był gdzieś dach z panelem słonecznym. Widziałem gdzieś to. Reflektor, reflektor, grzejnik. No, kuchenka elektryczna, no to w sumie można by zrobić, ale na razie tak nie mamy prądu. Panel słoneczny, ale zaraz, chwila, może to było dopiero w badaniach. Ja tego widziałem, ale nie odblokowałem. Zaawansowane meble. Windy nawet można zrobić, kurka. Dachy fotowoltaiczne. Zbadaj pomieszczenie z węgla. Aha. No to dobra, pomieszczenie z węgla. Automaty chirurgiczne, kurde. Roboty usługowe. O, drony dostawcze. Tylko, że to będzie nam brakowało. 3 dni aż. Roboty usługowe. Wytwarzanie elektroniki. Bo my elektroniki chyba nie mamy, tak? Rdzeni procesorów nie mamy, bo elektroniki mamy. I tych rdzeni procesorów będzie nam brakowało. Składanie procesorów, potrzeba wytwarzania elektroniki. Kurde, to jeszcze trochę jest. To na razie może się tym zajmę. Automaty do gier, podnoszenie ciężarów to jest dużo. Węglowe kusze, pancerze syntetyczne. Węglowe umocnienia, miotacze płomieni. Światła szukające, automatyczne wieżyczki, to jest strasznie dużo. Roboty obronne. No, trochę jest. Dobra, ja muszę na chwilkę przerwanie mieć. Dobra, drobne przerwanie. A to w tym momencie chyba nie zrobimy tutaj dachów. No to na razie nie musimy tu dachu robić, tak szczerze mówiąc. W sumie okien tu nie ma. Budynki. Tu zrób okno. I tu zrób okno. To każdy ten będzie miał. I tu zrób okno. Nie. Będzie takie okno. Nie, dobrze. Dobrze zrobiłem. Dobrze zrobiłem. Zbadano turbiny wiatrowe. O, widzicie. To możemy przynajmniej turbinę zrobić na razie. Generację prądu. No tu zrobię, to będą nam to atakować, ale to by nam to przeszkadzało, szczerze mówiąc. No na takim małym terenie się tutaj kisimy ze wszystkim. Ale co, no kurde. Czy to komuś przeszkadza? Nie wiem, czy nie zrobić tak, że na przykład turbiny dałby się gdzieś tutaj nierówny teren. Tu możemy zrobić. Raz. Dwa, dwie turbiny proszę mi tu zrobić. Sprawność 7 Henry'ego, bardzo dobrze. O, wreszcie balon będziemy robić. No co, jeszcze brakło? Nie, jest już wszystko, tylko trzeba skończyć to. K
Carter uderza w worek. No to macie jakąś tam rozrywkę, nie jest tak źle. Jak to wygłodniałe zwierzę? A jak je mam karmić, kurde? Może... Zwierzęta... Paśnik powinien być? No ale... Duża suszarka, surowe czerwone mięso... No bo nam pies zaraz padnie. Jest mięsożerca, dieta. Ale ja tu nie mam żadnej opcji w tym momencie, żeby mu dawać, jak to umiera z głodu. W dobrym zdrowiu umiera z głodu. Kurczę, może powinniśmy jakieś zwierzęta. No bo tu ma to miejsce, wskaż właściciela, bokser. Są bardziej zadowolone, dobra, to on będzie mógł tam spać. Natomiast szopa dla zwierząt, małych, średnich i dużych zwierząt, ale to też nic nie daje, bo może paśnik? Kurczę, no to zróbcie szybko jakiś paśnik tutaj, na przykład tu. Kto miał budowlanie największe, żeby najszybciej to zrobić? Hope, no ty możesz, nie śpisz. Zbuduj to w Trymiga. Dobra. Pożywienie dla zwierząt mięsożernych. A, to jednak paśnik musi być. Przynieś żywność. Tu można jakoś ustawić pożywienie dla zwierząt. Surowe, suszonego nie i tłuszczu nie. No halo? Przynieś żywność. Bieraj kurde i przynoś mu to jedzenie, bo on zaraz zdechnie z głodu. Paśnik to mi się kojarzył tak dla jakichś roślinożernych zwierząt, no i... No, powiedziała mu, że ten... O, jest, dobra, je. Namierzono nowy gatunek rośliny. Przeanalizował najlepsze miejsce do odkrycia nowego gatunku i naniosłem na nasze mapy. Aha, to będzie mapa tego. 47, ile on zjada na raz? 46, 45. Łożysz, kurde, jak to wcino. Trzy mięsa zajadł gość. Dobra, mamy wyprawę. Mamy odblokowane wyprawy, więc to wydaje mi się, że byłoby warto. Nowy gatunek rośliny, to może mnie. Gęsty dym. Może 10 godzin, 2 dni, brak zatankowanej jednostki. Paliwo. Ile my mamy paliwa? Kurde, to będzie z tym problem, coś czuję, bo to tak... Paliwo ciekłe 0. Gdzie było robienie paliwa? Stwórz. Paliwo ciekłe, jak to za mało zasobów? Możesz robić z oleju tłuszcza, ale było jeszcze stwórz paliwo ciekłe z tego. Paliwo ciekłe z nawozu. A no właśnie. Do uzyskania, nie wiem, 100. Jak tam pies? Głoduje dalej, czy już nie? Schody z desek mnie nie interesują. A, utuczenie jest. Nie jest głodny. Dobra. Czy ktoś tresuje? Rita, co robisz? A tresujesz.
przez drzwi. Jaki on ma poziom tresury już? Zdrowie, utuczenie, zadowolenie, rozmiar... Samica to jest, no właśnie, surowe. Poziom tresury 2. Ja patrzę, czy jeszcze nie ma jakiegoś innego psa. Ale nie ma. Carter, co ty budujesz? A, turbiny budujesz. Odłączony obiekt. Zbadano pomieszczenie z węgla. Carter, wiesz co? Weź przeszukaj tych najeźdźcych. Nanorurki węglowe. A gdzie? Budowanie z nanorurek węglowych. No mamy, ale nie wiem, gdzie możemy je budować. Szczerze mówiąc. Badania nie ma. No właśnie, teraz się musimy zastanowić, co dalej. Miotacze płomieni to wszystko na paliwo jest. Kanina syntetyczna, kurczę. Lodówki, magazynowanie energii bym chciał przede wszystkim. Zaawansowane stanowisko to za chwilę. Wysokoprężne generatory to wszystko na paliwo. Lodówki. Chociaż czy lodówki są takie pilne? Są, ale nie aż tak. Półki hydroponiczne. Pompownia ciepła, czujniki. Wytwarzanie elektroniki powinniśmy zrobić. Pomieszczenie z węgla. Mamy nanorurek. Ale gdzie możemy te nanorurki robić węglowe? Bo to się z czegoś wytwarza, tylko nie wiem gdzie. Stwórz to nie. Może w tym wytapianiu? Wytop? Ruda? Złom? Nie wiem, gdzie te nanorurki się robi, szczerze mówiąc. Dobra, grupuj według. Nie pamiętam, z czego to się robi. Te nanorurki węglowe i gdzie się je robi. Nanorurki. O, to tak nie ma. Nie mam pojęcia, gdzie się robi te nanorurki, ale... O rany, to tam zbierasz coś, syrop. No właśnie, może te lodówki jednak trzeba zrobić, kurczę. Turbiny, właściwie jak mamy turbiny, to możemy już sobie zrobić elektryczną lampę ścienną, nie? Sufitową. Żeby tu nie było tak ciemno. Jedną tu zrobimy sufitową. Tylko trzeba prąd dociągnąć. A to ma taki dość ograniczony zasięg. Ta. Tak. Nie wiem, czy tutaj nie będą jakieś pomieszczenia po prostu takie, żeby były bardziej... Tak zróbmy. Chociaż zaraz, tego drewnianego słupa to ja bym inaczej zrobił. Panele słoneczne w sumie też możemy gdzieś tu zrobić, jak to nierówny teren. Idzie na drzewo.
Dobra, takie na razie zrobimy. Nie wiem, czy nie przenosić powoli tych wszystkich stołów gdzieś tutaj, że tu będzie na przykład miejsce takie do robienia. W sumie to na razie moglibyśmy zrobić, jeśli chodzi o budynek, albo zrobić strop. Może zróbmy strop zamiast dachu. To będzie i tak zamknięte, jeśli się liczyło jako ten z desek. Bo można by jeszcze jedno pomieszczenie zrobić później, tylko że kurde, to tutaj schody się już nam nie zmieszczą. To nie jest najlepszy pomysł. Zróbmy normalny dach, bo zanim zrobimy ten dach z panelami słonecznymi, to kurde, to jeszcze nowy budynek się zrobi. Jak to brak dostępu? No, co jest? Czemu nie możecie dachu robić? Dach, drewno. Zmień pozycję, typ, nachylenie, wysokość piętra. To ile tego ma być? Jak się robi dach na takim wysokim tym podwyższeniu? Tu może po prostu tak. Dajmy na przykład dach jakiś taki, o taki. To nie jest coś, co bym chciał zrobić. Nachylenie. No bo on robi dach do tego. Brak dostępu do innego obiektu, ale ja bym chciał to wyżej zrobić. Zmień nachylenie, typ. Zaraz. Bo mi się tu nie podoba, że ja nie mogę dachu zrobić. Może jak robię strop, to nie mogę robić dachu? What the heck? Zmień poziom podłogi. No, weźmy na... Ale to robi zoom. Środkowe kółeczko robi zoom, a nie ten. Kurde, nie wiem jak się dach robi na takim czymś. Będę musiał to wykwinić pomiędzy odcinkami, bo normalnie klikam. Mam dach z desek, nie? Nie mamy. Typ dachu to jest FG. No bo to są te typy, które można sobie tutaj wybrać. O, to jest co? To jest płaski dach. Ale bym chciał zwykły taki. Nachylenie dachu to na razie mnie nie interesuje. Zmień poziom podłogi. No ale... No to jest to. No to jest poziom podłogi tutaj. No ale to nic nie zmienia. Mogę robić tak, 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 tak. Ale to nie jest poziom dachu, tylko to jest poziom podłogi nad tym. Nie rozumiem, no bo on nie chce mi tu robić, mimo że tu są ściany, nie chce robić dachu. On powinien zrobić ten dach tutaj, do góry. Uff.
What? Czemu to jest tak skopane? Normalnie tu powinien zrobić. Brak dostępu do innego obiektu. Powierzchnia 6x6. Brak dostępu do schodów z desek. A co ma piernik do wiatraka? No nie, no bez przesady, no to anuluj. Kurde, nie wiem jak robić ten. Ojej, zima przyszła. A my nie mamy żadnych, oczywiście, tak jak mówiłem, przeszukano. Czy my mamy jakieś ubrania? Bo ja zaordynowałem tam robienie ubrań. Mamy koszulę z lekkiego materiału. Kurtki nie mamy. Henry szyje ubrania. Dobra, wziął się za robotę. No to będziemy mieć coś. Tylko skór oczywiście potrzebujemy od groma. Mamy trochę skór, ale nie aż tak dużo, bo to chyba wchodzi 30 czy 20 na jeden ten. Więc co? Ulfeny dalej. Poluj. Poluj. Ember. Poluj na ulfena. Poluj na ulfena. To jest twoja robota. Ten dach, no to się zastanowimy, jak to tam zrobić. To żeby cię nie zaatakowały te ulfeny. Dobra. Carter. Poćwiartuj ulfena. No i możesz od razu poćwiartuj ulfena. Ty ćwiartujesz tu, Rita. Amber, może byś poćwiartowała tego gościa, jak już tu jesteś. No kurtki musimy, że tak powiem, ogarnąć jak najszybciej. Nawet bym zrobił coś takiego, żeby nie zapomnieć. Aktywność. Uszyj 1. Wytwarzanie na 2, czyli Henry będzie po prostu zajwaniał z tym szyciem. Ty już załadowane ma paliwo? 10x30. No, to jeszcze paliwo troszkę potrwa, zanim zrobimy. Ale dobra. Ło, coś tu? Śnieg. Śnieg się robi. Zimno jest. -2. Mam nadzieję, że nie zamarzną, kurczę. Ile my mamy w ogóle tych kurtek całych? Na razie brak. No, potrzebujemy ze 4, nie? No, mają tu piecyk do ogrzewania, więc nie jest źle. Więc mam nadzieję, że nie zamarzniemy. A na razie dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.